Przywitaliśmy Państwa bardzo, bardzo serdecznie, bardzo muzycznie. Ja w swoim imieniu, jako dyrektor hotelu, witam Państwa bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że w ten czas specjalny, w ten czas przedświąteczny, bożonarodzeniowy, będzie nam szczególnie miło dzisiaj tutaj się spotkać. Dziękujemy, że zechcieli Państwo przyjść na nasze spotkanie. Mamy nadzieję, że przysporzy Państwu wielu, wielu, wielu doznań, bo tak naprawdę spotykamy się przy inauguracji promocji niesamowitego albumu, o których mam nadzieję, że będziecie Państwo mogli go również nabyć tutaj obok. Proszę Państwa, ja witam Państwa, powitałam już w swoim imieniu, ale witam również w imieniu pani dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Bardzo proszę, chociaż się pokazać, bardzo proszę. Oraz w imieniu pani prezes wydawnictwa Margrafsen, która właśnie jest całą sprawczynią tego dzisiejszego zamieszania. Drodzy Państwo, ten wieczór będzie, liczymy na to, wyjątkowy, bo będziemy promować książkę, album Kwiaty Secesji. Ja mam na imię Jacek Pawlewski, będę miał przyjemność ten wieczór dzisiejszy prowadzić. Nasz przyjaciel podpowiedział, zróbcie kwiaty secesji. Poprosiłam do współpracy Agnieszkę. Zaczęłyśmy się przyjaźnić i razem współpracować. Chodziłyśmy po muzeach, dyskutowałyśmy. Wiele wspólnych wieczorów spędziliśmy dyskutując o książce. Prace mocno posunęły się i w ciągu 3 lat książka powstała. Giętkość, którą ktoś wymyślił, podporządkowana później była kwiatom. Nie wiem, jak to jest naprawdę. Podejrzewam, że kwiaty, któryś z artystów, który pierwszy zaczął tak tworzyć, te pierwsze malarstwo z połowy XVIII wieku, XIX wieku, które się pojawia, ono gdzieś tam wprowadza taką pewną słodkość, pewne piękne kwiatki, kolory do malarstwa. I potem secesja wybucha nagle. To ma być piękny styl, ona ma być wszechobecna. Co się ludziom najbardziej podoba? Oczywiście piękne, długowłose kobiety o pięknych liniach ciała i kwiaty, i te rośliny płynne, z pięknymi pastelowymi kolorami, z pięknymi kształtami, z tym wszystką mnogością, którą mamy na co dzień. I teraz, jak sobie tak pomyślimy o tym, rzeczywiście secesja wprowadza kwiat wszędzie. Mamy na przedmiotach codziennego użytku, mamy secesję w malarstwie, w meblach, a na tkaninach secesja jest wszechobecna. Czasami szczęście przyjdzie obok nas na blisko, że tylko ręką sięgnąć już się człowiek ma. My nie widzimy i tracimy wtedy wszystko, chociaż to szczęście samo do rąk nam się pcha. Jak w ostatniej chwili w pogoń się nie rzucić, nim nie zatrzyma szczęścia, póki jeszcze czas, to już przepadło, ono drugi raz nie wróci, bo szczęście w życiu się pojawia jeden raz. Wyobraźcie sobie Państwo, że Salwador Dali nagle stwierdza, pisze o tym, że ta secesja mu się podoba.
powolutku moda na secesję wraca i myślę, że ona trwa do dzisiaj. I stąd też ta mnogość przedmiotów, które mamy. Jak się Państwo rozejrzycie u siebie w domu, u swoich przyjaciół, wszystkich przeszperałam, co secesyjnego mają, co mają z kwiatami, co mają interesującego, ale domyślam się, że u większości z Państwa, jak macie coś po rodzicach, gdzieś kupione nawet przedmioty, to bardzo często jest secesja i to ta piękna secesja z kwiatami. Ja nie uważam, że ona była kiczowata. Może czasami gdzieś dotyka trochę, ale tak naprawdę jest bardzo piękna. Miłość raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny. Człowiek czeka na te chwile przez tyle, tyle, tyle dręczących dni nocy bezsennych. Miłość raz się uśmiecha, jeden raz tylko dłoń podaje. Gdy okazję to miniesz, toś przepadł, to już zginiesz, bo miłość przyszła, mogłeś ją mieć. Celem tej książki było nie tylko pokazać tą secesję, która była w Europie, ale właściwie naszym celem głównie było pokazać Państwu, tym osobom, które kupią nasz album, a głównie secesję, która się pojawiła w Polsce, taki trochę patriotyzm, a że nie tylko ta Europa zachodnia, jak zwykle świetna, natomiast że u nas też jest ta secesja mniej lub bardziej dobra, ale jest. Rzeczywiście, nawet szukałyśmy oczywiście patriotki, a Bydgoszczy tej secesji. Tak naprawdę w Bydgoszczy nie ma czystej secesji, kamienicy czysto secesyjnej. Mówimy o eklektyzmie, to jest takie fajne słowo, które mówi o wymieszaniu stylów. Czyli mało jest takich zdobień czysto secesyjnych, pojawiają się. I właśnie szukając takich dekoracji gdzieś na ulicy Cieszkowskiego, bo są, ja nie zaprzeczam, są przepiękne dekoracje secesyjne, a jeżdżąc ulicami, dyskutowałyśmy o tym, czy to pokazać, inne rzeczy pokazać. Trochę tych rzeczy w książkach jest, ale przypadek, zupełny przypadek trafił, że będąc na ulicy Świętej Trójcy, zaglądając przez szybę, bo oczywiście się szpera w takich sytuacjach, się poszukuje secesji, a zaglądając przez szybę, patrzę, a tam jest kolorowe ściany. Zadzwoniłam do drzwi, bo oczywiście teraz wszystkie kamienice są pozamykane i słusznie, żeby nikt nie łaził, nie bazgrał po ścianach. A ludzie otworzyli i co się okazuje? Na ścianach jest, wszystko macie Państwo w albumie, możecie sobie zobaczyć. Malarstwo rewelacyjne, podpisane 1904 rok, Brunon Gęstwicki. A Traf chciał, że w Bydgoszczy mieszkał jego wuj. W 1904 roku wybudował kamienicę dla swojej rodziny i ta kamienica do dzisiaj jest w rękach prywatnych tej rodziny, z pokolenia na pokolenie. I te malowidła się zachowały. Muzy, które są na jednej ze ścian. I co ciekawe, okładka książki, którą zresztą Państwo sobie obejrzycie, jest częściowo zrobiona z fragmentu malowidła. Jest to właśnie fragment tego malowidła z Świętej Trójcy. To między tym jest taki kartusz, tondo, gdzie jest secesyjna głowa kobiety. Chodząc gdzieś po Starym Mieście, wchodząc w klatki schodowe, w bramy, można zobaczyć kafle secesyjne, sztukaterie secesyjne. Jest tego trochę. Najczęściej te bramy są pozamykane, więc my tego tak naprawdę nie możemy zobaczyć. Miłości wszystko. Choćby się przeklął, rozpaczy.
Drodzy Państwo, pani Krystyna Janina Kałużna i pani Agnieszka Markowska, autorki Kwiatów Secesji, wystąpiły przed Państwem. Wielkie brawa.